Dzień dobry Państwu. Witamy na briefingu prasowym przewodniczącego SLD Grzegorza Napieralskiego w sprawie dzisiejszej debaty o sytuacji gospodarczej. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Kiedy nie ma się argumentów, kiedy nie ma się konkretnego planu działania, kompleksowego planu działania, używa się agresji i obraża się ludzi. Dzisiaj Donald Tusk tak postąpił w Sejmie. Sprawa dzisiejszej debaty i sprawa tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce z finansami, z drożyzną, z naszą gospodarką, jest kwestią dla wszystkich Polaków najważniejszą. I zamiast szukać dzisiaj porozumienia, zamiast przedstawić konkretny pomysł, konkretne plany na najbliższe tygodnie, miesiące, ale również lata, premier jedyne, co potrafił zrobić, to obrażać opozycję, atakować parlamentarzystów, ale też obrażał tym Polaków. Nie usłyszeliśmy dzisiaj nic. Nie usłyszeliśmy nic od premiera, co by nas uspokoiło. Nie usłyszeliśmy od premiera dzisiaj żadnego pomysłu, co trzeba zrobić, aby ceny nie pikowały w górę, aby nasza złotówka była stabilna, gospodarka dalej się rozwijała, a inflacja malała. Bo dzieje się odwrotnie. Słuchając dzisiaj Donalda Tuska, miałem wrażenie, że są dwie rzeczywistości. Jedna rzeczywistość, ta przy mównicy sejmowej, kiedy występuje Donald Tusk. I druga rzeczywistość, ta, która otacza nas codziennie. Dlaczego, pytam, Donald Tusk nie przedstawił żadnych pomysłów? Dlaczego nie zmienia się założeń budżetowych? Wiemy dokładnie dzisiaj, o tym mówi Główny Urząd Statystyczny. Maleje produkcja. Rośnie bezrobocie. Nie tworzy się nowych miejsc pracy. Rośnie inflacja. Owszem, to trzeba przyznać, że dzisiaj dochody z podatku VAT są większe. Ale znowuż dochody z podatku CIT, czyli ten podatek, który mówi o wzroście gospodarczym, który mówi o stanie gospodarki, jest niski. Jaki jest dzisiaj plan rządu na to, aby odmienić tę sytuację? Boimy się, że te pomysły, które gdzieś pojawiają się w różnych wypowiedziach poszczególnych ministrów, są bardzo niebezpieczne. Rząd mówi, oszczędzamy. Tylko gdzie oszczędzamy? Na inwestycjach publicznych. Bo nie potrafimy wydać pieniędzy, czy nie potrafimy ich dobrze prowadzić. Rząd z jednej strony atakuje samorządowców i chce ich ograniczać w inwestycjach, w pomysłach na rozwijanie miasta, gminy, powiatu, a z drugiej strony sam sobie nie radzi, nie buduje autostrad. Wiemy dokładnie, że i to chcemy zrobić, mówimy jako SLD, brońmy inwestycje publiczne, bo to napędza gospodarkę, to daje duże możliwości, to daje nowe miejsca pracy, to popędza popyt wewnętrzny. To dzisiaj się nie dzieje. Nie usłyszałem dzisiaj żadnej konkretnej propozycji. Chciałem Państwu powiedzieć, że jesteśmy formacją polityczną bardzo odpowiedzialną. My przedstawiliśmy cały pakiet rozwiązań, który skonsultowaliśmy ze środowiskami gospodarczymi. I ten pakiet zaprezentowaliśmy właśnie dla gospodarki. Bardzo odpowiedzialne pomysły, tak aby ratować polską gospodarkę, tak aby ratować finanse publiczne, tak aby ratować małych i średnich przedsiębiorców i tak aby ratować miejsca pracy. Żądamy dzisiaj pełnej informacji od pana premiera, co on chce zrobić, aby ratować polską gospodarkę, aby przedstawił prawdziwy stan finansów publicznych. Nie wiemy dzisiaj, jaki jest stan finansów publicznych. Nasz projekt Rady Fiskalnej przepadł, a to miało być miejsce, to miało być ciało, to mieli być ludzie, którzy kontrolują właśnie wydatkowanie i całą sferę finansów publicznych. Nie radzi sobie rząd, nie radzi sobie Donald Tusk. Znów przed kampanią wyborczą dużo obiecuje i uspokaja. Tylko jak można być spokojnym, kiedy widzimy dookoła, co się dzieje? Kiedy zwalnia się kolejnych pracowników, kiedy firmy nie inwestują, przedsiębiorcy nie mają gdzie sprzedawać swoich towarów. Jak można być dzisiaj spokojnym, kiedy wchodzimy do sklepu i coraz więcej wydajemy za podstawowe produkty? Tu nie można być spokojnym, tu chcemy działań. Takich działań nie widzimy. Nie widzimy działań tu w Polsce, nie widzimy działań w Europie. Nasza prezydencja miała być sukcesem. Nasza prezydencja miała być bardzo aktywną prezydencją. Jakie jest niebezpieczeństwo? Już mamy wrażenie, powstaje Europa trzech prędkości. Z jednej strony Niemcy i Francja. Przypominam, jesteśmy z nimi w trójkącie weimarskim, więc nawet tego elementu czy tego układu politycznego nie potrafimy wykorzystać. Później strefa euro i na końcu reszta Europy. Gdzie jest Donald Tusk? Dlaczego nie jest tutaj aktywny? Dlaczego tu znowuż nie widzimy Polski? Dlaczego Polska nie jest liderem debaty Europie, o przyszłości Europy, a widzimy, że przyszłość Europy jest bardzo niebezpieczna. Widzimy, co dzieje się w strefie euro, widzimy, co się dzieje w poszczególnych krajach. Bardzo takie ostre często działania Centralnego Banku Europejskiego uspokoiły sytuację. Ale mamy pytanie, czy ta
uspokojona sytuacja w niektórych krajach będzie na tygodnie, czy będzie na miesiące. Taka debata całej Europy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, z Centralnym Bankiem Europejskim musi się odbyć o przyszłości strefy euro, o przyszłości Europy i o walce z kryzysem. Mam taką obawę, że Polska nie jest przygotowana na drugą falę kryzysu, że ta druga fala kryzysu może bardzo dotkliwie dotknąć polską gospodarkę i dotknie Polaków. Nie usłyszeliśmy dzisiaj żadnej recepty. Usłyszałem agresję, usłyszałem atak, usłyszałem obrażanie. Powtarzam jeszcze raz, jak ktoś nie ma pomysłu, nie ma kompleksowych rozwiązań, atakuje i obraża.